Cześć, tu Cyprian. Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu, w którym będę mówić o tym, jaka jest różnica między tym, że dany dom jest rządzony przez jakąś planetę, a tym, że jakaś planeta w jakimś domu się znajduje. Pozdrawiam Was z pięknej Tanzanii. I właśnie widzimy zachód słońca i słyszymy ptaki, które nam towarzyszą w tym nagraniu. Czym w ogóle jest zachód słońca w astrologii? W momencie, kiedy mamy zachód słońca, to znaczy, że słońce jest blisko descendentu. To znaczy, że jeśli mamy w tej chwili wodnika, to możemy przypuszczać, że tam będzie znak wodnika w tej chwili dla tego miejsca, a ponieważ lew jest naprzeciwko wodnika, to możemy domyślać się, że osoba, która się rodzi gdzieś niedaleko nas, będzie mieć ascendent w znaku lwa. Tak mniej więcej możemy patrzeć na astrologię, tak możemy też zakładać, jak wygląda horoskop bez jego rozrysowywania w oparciu o to, co po prostu widzimy, że się znajduje wokół nas. Ale dzisiejszy film jest o tym, co oznacza, że jakaś planeta rządzi danym domem i co oznacza, że dana planeta jakiś dom okupuje. Fakt, że jakaś planeta rządzi danym domem w horoskopie, oznacza tyle, że ona jest jak właściciel tego domu. To jest taka różnica jak między właścicielem domu a lokatorem danego domu. Więc kiedy jakaś planeta rządzi danym domem, to rządzi nim wtedy, kiedy rządzi znakiem zodiaku, którego wierzchołek domu wypada na ten znak, tak? Czyli jeśli mamy ascendent w bliźniętach, to bliźniętami rządzi Merkury, ascendent to jest dom pierwszy, Merkury rządzi domem pierwszym. To nie znaczy, że on okupuje dom pierwszy, chociaż może tak być. Może on okupować też dom na przykład 12. Jeśli dom drugi zaczyna się w znaku raka, to znaczy, że wierzchołek domu drugiego przypada na znak raka, to znaczy, że księżyc rządzi domem drugim. Jeśli dom trzeci rozpoczyna się w znaku lwa, to znaczy, że słońce rządzi domem lwa, słońce rządzi domem trzecim. Więc to w ten sposób wyznaczamy władcę danego domu. I władca danego domu oznacza jedną rzecz w języku astrologii, a inną oznacza planeta, która kupuje dany dom. Każdy, i to rozwiąże wiele takich wątpliwości. Wiele osób mnie pyta, co to znaczy, że nie mam żadnych planet w danym domu. Nie oznacza to nic nadzwyczajnego, nie oznacza to nic wielkiego. Jak nie masz nic w domu 7, to nie znaczy, że nie masz nic w związku. Absolutnie nie. Patrzymy przede wszystkim na władcę tego domu. Czyli wtedy na przykład na władcę domu 7, czyli planetę, która rządzi znakiem zodiaku, którego wierzchołek tego domu, na którego wierzchołek tego domu wypada. Więc teraz, jeśli mamy planetę, która rządzi danym domem... Hi! Hi! How are you? Więc mamy teraz chyba towarzystwo, które tak często dosyć jest, że przychodzą sobie lokalne dzieci w momencie, kiedy tak, jawi się gdzieś coś robią. Halo? Okej, możecie zdobyć w filmie. How are you? Where are you from? Where do you live? My name is Halidi. My name is Masala. My name is Messi. Messi. And where do you live? Live? I live at Padi. Dobra, wracając do tego, co oznacza, że planeta rządzi danym domem. Planeta rządzi danym domem, odpowiada za jego zasoby. To znaczy, jeśli Wenus rządzi twoim domem 10, a dom 10 odpowiada za karierę, to znaczy, że Wenus odpowiada za twoją karierę. Przede wszystkim twoja kariera służy zdobyciu poczucia własnej wartości, zdobyciu miłości własnej. To temu ona służy. Twoja kariera cię też tego uczy. Twoja kariera uczy cię tego, żebyś odnalazł swoje własne wartości. Taka jest rola tego życia u ciebie. Również dla ciebie, dla twojej kariery poczucie własnej wartości ma bardzo duże znaczenie. I im bardziej chcesz żyć w zgodzie ze swoimi własnymi wartościami, tym bardziej kariera będzie musiała się do tego dostosować. Zmieniając swoje wartości, będziesz musiał zmienić swoją karierę. I kiedy twoje poczucie własnej wartości, kiedy twoja samoocena idzie w górę, zwróć uwagę również na swoją karierę, ponieważ Wenus rządzi twoim domem 10. Wenus odpowiada za to, ale nie wyraża się w swojej karierze, niekoniecznie, ponieważ ona tylko rządzi tym domem 10. Ona odpowiada za wszelkie sfery,
kiedy coś jest nie tak, z karierą patrzysz na dom 10. Dom 10 to także oczywiście więcej rzeczy niż tylko kariera, to także reputacja, to wzrost, to sukces, to relacje z matką. Tak? Wenus chce być kochana, a więc to jest szukanie aprobaty ze strony mamy. Na przykład kolejna interpretacja Wenus rządzący domem 10. Wenus na przykład może rządzić domem 10, ale wyrażać się w domu 3. A dom 3 reprezentuje nasze nawyki, naszą codzienność, naszą komunikację. Więc tam, gdzie Wenus się wyraża, więc ten dom, w który Wenus okupuje, to Wenus szuka zasobów tego domu, czyli planeta wykorzystuje zasoby tego domu, jest lokatorem tego domu, a niekoniecznie jego właścicielem. A co robi lokator? Lokator korzysta z tego mieszkania, w którym jest. To i tak właściciel reaguje, to właściciel zarządza, czy mają być, nie wiem, nowe meble, czy mają być lokatorzy w środku, czy mają nie być lokatorzy w środku, chociaż w astrologii tych lokatorów już sobie wymienić nie możemy oczywiście, ale to od właściciela zależy, co z tym domem jest. A to właściciel ma nad nim pełną kontrolę. To właściciel reaguje w momencie, kiedy jest pożar. To właściciel też ponosi odpowiedzialność za pewne sfery związane z tym domem. Jeśli Wenus jest w domu 3, to Wenus będzie wykorzystywać zasoby domu 3, a więc wykorzystuje nasze nawyki, naszą codzienność, wykorzystuje naszą komunikację i tam my szukamy miłości, tam szukamy aprobaty, tam chcemy być akceptowani, tam chcemy być kochani. Ktoś chce być akceptowany i kochany poprzez swoje nawyki, w swojej codzienności, w swojej rutynie, w swojej komunikacji. To tam szukamy miłości codziennie, szukamy miłości idąc do piekarni, szukamy miłości idąc do kawiarni i w naszym codziennym, zwyczajnym życiu. Tam widać też nasz niedostatek miłości własnej lub naszą miłość własną. To tak mniej więcej wygląda, jak planeta wyraża się w danym domu, a jaka jest różnica między tym, że planeta się wyraża w danym domu, a tym, że rządzi danym domem. Inny przykład to Słońce rządzące domem 9. Więc najpierw trzeba sprecyzować, czym jest ten dom 9. I dom 9, jak wiecie, reprezentuje wszystko to, co jest obce, co jest nieznane, co jest poza naszą strefą komfortu. To jest strefa niebezpieczna, to są obce terytoria, to są wysokie ideały i wierzenia, to są podróże zagraniczne. Więc jeśli Słońce rządzi domem 9, to odkrywanie swojego autentycznego ja nie jest prostym zadaniem. Dana osoba nie wie, kim jest. Nie wie, kim jest jej autentyczne ja. Jeśli Słońce rządzi domem 9. Bo to jej autentyczne ja jest czymś obcym. Bo przypominam, że planeta, która rządzi danym domem, jest tym domem. Tak? Odpowiada za zasoby tego domu, ale jednocześnie nim jest. Czyli Słońce rządzące domem 9. Słońce to nasze autentyczne ja. Dom 9 to obce terytorium. A więc moje autentyczne ja jest moim obcym terytorium. Jest mi nieznane. Ale z drugiej strony, kiedy ja jestem na obcym terytorium, to wreszcie zaczynam widzieć siebie i poznawać siebie, odkrywać swoje autentyczne ja. Czyli droga do poznania samego siebie prowadzi przez ciągłe wychodzenie ze strefy komfortu. I to pomaga nam odkryć, kim my faktycznie jesteśmy. To poprzez podróże zagraniczne, poprzez wychodzenie i robienie rzeczy, które są nam nieznane, poprzez nowe ideały, ale również twoje autentyczne ja to w co wierzysz. A więc musisz być tym, co wierzysz. Dzisiaj wierzysz w to, jutro wierzysz w co innego. Stań się tym, w co wierzysz. To jest odkrycie naszego autentycznego ja poprzez iście w zgodzie z naszą filozofią i z naszą wiarą. Słońce rządzące domem 9 to reprezentuje. Od tego zaczynam w ogóle interpretację. Zanim jeszcze dodamy to, że Słońce jest w jakimś znaku zodiaku, że Słońce okupuje jakiś dom. Kiedy planeta wyraża się w danym domu, czyli na przykład Słońce wyraża się na przykład w domu powiedzmy drugim, to poznajemy nasze autentyczne ja i poprzez wykorzystywanie zasobów tego domu, czyli poprzez wydatkowanie finansów. Więc wyobraźmy sobie sytuację, Słońce rządzi domem 9, a okupuje dom 2. Wówczas ktoś odkrywa siebie, Słońce, poprzez wychodzenie ze strefy komfortu, Słońce rządzi domem 9, ale musi w tym zawsze wydawać finanse dom 2, ponieważ wykorzystuje zasoby domu 2, czyli wydaje pieniądze na to, żeby poznać siebie. Robi jakąś inwestycję, czasami te wydatki pieniędzy wydaje pieniądze na swoją wiarę, na to, w co wierzę. Wierzę w coś i nawet jeśli to się wydaje ryzykowne i dziwne, ja dzięki temu odkrywam siebie, dzięki takiej inwestycji. Czyli inwestuje w swoją wiarę, inwestuje w to, co jest poza strefą komfortu. I
to jest różnica między tym, co oznacza słońce rządzące danym domem, a słońce okupujące dany dom. Mars reprezentuje naszą tożsamość, a więc rolę, którą przyszło nam odegrać w tym świecie. Im lepiej tą rolę odgrywamy, tym lepiej dla nas, tak? Słońce jest naszym autentycznym ja, Mars jest naszą rolą, którą odgrywamy. Słońce to aktor, a Mars to jego rola, którą przyszedł odegrać. Im lepiej tą rolę odgrywa, im bardziej się z nią utożsamia, im bardziej nią się staje, tym lepiej ją gra. Więc warto to ego czasami wejść i świetnie się w tej roli czuć, którą przyszło nam tutaj odegrać. Jeśli na przykład taki Mars rządzi domem dziewiątym, to wtedy możemy znać swoje autentyczne ja, ale do końca nie wiemy, co mamy z tym autentycznym ja zrobić. Jaką mamy rolę odegrać? Co mamy tutaj wykorzystać? Jak wykorzystać swoją własną energię? Jaką mamy rolę na tym świecie? Kim ja myślę, że jestem, do końca nie wiem. Więc potrzebuję właśnie wyjść ze strefy komfortu, żeby odkryć, kim myślę, że jestem, żeby odkryć swoją własną rolę w tym świecie. Mars to odwaga, więc muszę mieć odwagę, żeby zrobić rzeczy poza strefą komfortu, ale Mars to też nasza złość i nasze ego, a więc silne identyfikowanie się ze swoimi wierzeniami, walka w oparciu o swoje wierzenia, trochę takie ego guru, mocne identyfikowanie się ze swoją własną ideologią oraz taka potrzeba sprawdzenia siebie i swojej tożsamości właśnie w czymś nieznanym. No i zawsze chcemy i pożądamy, bo Mars to pożądanie, to, co jest gdzieś daleko od nas. A więc to też będzie na przykład znaczył Mars rządzący domem dziewiątym. Inny przykład to Saturn rządzący na przykład domem szóstym. Saturn to odpowiedzialność. Saturn to granice. Saturn to sędzia. Więc dom szósty reprezentuje pracę i chorobę. Saturn rządzący domem szóstym, a więc dom szósty jest Saturnem, przypominam, że planeta, która rządzi danym domem, jest tym domem, oznacza, że twoja praca jest twoją odpowiedzialnością, twoja odpowiedzialność jest twoją pracą. A więc ty musisz sobie sam znaleźć pracę. Ty musisz sam sobie znaleźć to własne zatrudnienie. Nikt ci w tym do końca nie pomoże. Musisz być w tym samowystarczalny. To również ciężka praca nad odpowiedzialnością, nad tym, żeby zrozumieć, czym jest faktycznie twoja odpowiedzialność i czymś, nad czym musisz pracować całe życie. Twoja praca też się wiąże z dużą ilością odpowiedzialności. Zawsze tej pracy jest dużo, zawsze jest jej nadmiar. Nie chodzi tylko o pracę, którą wykonujesz zawodowo, chodzi również o pracę, którą masz do wykonania tutaj. Pracujesz przez cały czas nad Saturnem, nad granicami, nad zrozumieniem swojej odpowiedzialności, pracę nad swoimi własnymi osądami i przypominam, praca domu szóstego to praca, za którą nie otrzymujemy wynagrodzenia. To jest tylko praca, to jest służba, więc coś, co musisz zrobić i nie do końca zostaniesz za to rozpoznany w świecie zewnętrznym, nie do końca ktoś ci za to podziękuje, tylko po prostu tak już jest, idziesz przez życie, pracujesz nad odpowiedzialnością i nad jej zrozumieniem i musisz w tym dojść do perfekcji, a kiedy uchybiasz się od tego, kiedy przestajesz pracować nad odpowiedzialnością, kiedy zaczynasz ją spychać albo pozwalasz ją sobie wrzucać za dużo na siebie, to wtedy zaczynasz chorować i twoją chorobą jest z reguły problem z Saturnem, bo dom szósty reprezentuje Saturna. Więc to jest to, jak planeta rządzi danym domem. Kiedy Saturn okupuje na przykład dom pierwszy, to wykorzystuje zasoby domu pierwszego. Znowu, nie jest domem pierwszym, tylko wykorzystuje jego zasoby. A więc Saturn w takim wypadku staje się naszą osobowością, przejmuje kontrolę naszą osobowością. Czyli w momencie, kiedy nie działamy w zgodzie z odpowiedzialnością albo nie stawiamy granic, to całkowicie zjada naszą osobowość, to kim jesteśmy i przejmuje nad nami kontrolę. Planety w domu pierwszym nigdy nie patrzą na to, co się dzieje gdzieś indziej, ponieważ dom pierwszy to nasza cała osobowość. Więc kluczowe jest zrozumienie, czym są domy w horoskopie i kluczowe jest zrozumienie, jak zauważać te istotne różnice między tym, że planeta rządzi danym domem i tym, że dany dom okupuje. I mam nadzieję, że ten film pozwolił Wam trochę nabrać takiego głębszego rozeznania właśnie, jak widzieć różnice między tymi dwiema sferami. Te wszystkie rzeczy będą spisane w podręczniku, będzie jasno rozjaśnione, jak interpretować właśnie planety rządzące domem, jak planety, które okupują dany dom. Dzięki jeszcze raz wielkie za uwagę pamiętajcie o lajkowaniu, o subskrypcji i do zobaczenia. Kolejny film powinien być już szybciej. Dzięki wielkie, wszystkim.